Seminarium gnieźnieńskie, liczące przeszło 420 lat istnienia, było miejscem formacji wielu kapłanów. Jednym z najbardziej znanych jest błogosławiony biskup Michał Tozal, najpierw absolwent, później ojciec duchowny i rektor naszego seminarium. Warto dziś przyjrzeć się bliżej jego postaci. Michał Tozal urodził się w 1893 roku w Nowym Folwarku koło Krotoszyna. Jako młodzieniec bardzo dobrze się uczył, był staranny i obowiązkowy. Wstąpił do seminarium duchownego. Kurs teoretyczny odbył w seminarium poznańskim, a praktyczny w gnieźnieńskim. Jako pochodzący z archidiecezji gnieźnieńskiej został wyświęcony na jej kapłana w 1918 roku. Był duszpasterzem w Kościelcu koło Inowrocławia, w Pobiedzistrach i Krostkowie. Z funkcji preferta w żeńskim gimnazjum humanistycznym w Bydgoszczy został wezwany, by od 1 listopada 1927 roku zostać ojcem duchownym gnieźnieńskiego seminarium, a 2 lata później jego rektorem. Wśród kleryków znany był z surowości, ale też podejścia prawdziwie ojcowskiego. W 1939 roku, po 12 latach pracy wychowawczej w naszym seminarium, został mianowany biskupem pomocniczym diecezji włocławskiej. Aresztowany wraz z innymi księżmi, został umieszczony w obozie koncentracyjnym w Dachau, gdzie zginął śmiercią męczeńską 26 stycznia 1943 roku. Skąd Michał Tozal brał siłę do tego, by tak odważnie świadczyć o Bogu, by nigdy nie stracić nadziei i zaufania wobec Chrystusa, by być przewodnikiem, wzorem i mistrzem dla tych, którzy pojawili się na jego drodze? Świadkowie jego życia odpowiedzieliby zgodnie. Tą siłą była dla niego Eucharystia. Na swoją pierwszą placówkę wikariacką został skierowany Michał Tozal do Kościelca na Kujawach, gdzie znajduje się prastara romańska świątynia pod wezwaniem świętej Małgorzaty. W Kościelcu ksiądz Michał Tozal mówił kazania o Eucharystii. Wskazywał na jej ogromną wartość dla naszego chrześcijańskiego życia. W jednym z kazań mówił, że pełni ona potrójną rolę w życiu naszej modlitwy. Msza święta jest doskonałym uwielbieniem, doskonałym dziękczynieniem i doskonałym zadośćuczynieniem Bogu. W jednym ze swoich kazań ksiądz Michał Tozal powiedział: ma się msza święta stać dla nas krynicą darów Bożych, w co musimy wzbudzić w sobie wiarę żywą. Od ołtarza zdaje się Zbawiciel wołać do każdego, co chce uczestniczyć we mszy świętej: czy wierzysz słowom moim zapisanym w Piśmie Świętym? Czy wierzysz, że kapłan przemienia we mszy świętej chleb i wino w ciało i krew moją najświętszą? Czy wierzysz, że na ołtarzu rzeczywiście staje sam Chrystus, że chce cię obdarować swoimi łaskami, że ma tak ogromną siłę, że może podnieść cię z wszystkich upadków? Błogosławiony biskup Michał nazywany jest wielkim miłośnikiem Eucharystii. Ona uzdolniła go do oddania życia za Chrystusa. Niech będzie dla nas przykładem takiego codziennego oddawania życia, byśmy stawali się tym, co przyjmujemy z ołtarza, chlebem dla innych.